Siemano, z tej strony Damiano, a w tym wideo opowiem Wam, w jaki sposób otworzyć swój umysł na nowe możliwości. Lecz przede wszystkim postaram się dokładnie wyszczególnić te punkty, które w Waszym życiu są, że tak powiem, najważniejsze, do tego, aby zrozumieć przede wszystkim to, dlaczego otwarty umysł jest tak bardzo ważny w życiu i w jaki sposób otwartość umysłu przyczyni się. Do zwiększenia Twojego poziomu świadomości i do przede wszystkim poprawy jakości Twojego życia. Zapraszam. Tao, które można wyrazić słowami, nie jest prawdziwym Tao. Imię, które może być nadane, nie jest stałym imieniem. Bezimienne jest początkiem nieba i ziemi imię posiadające Matka wszystkich rzeczy. Dlatego ten, kto wolny jest od namiętności, widzi jego chwałę. A kto namiętnościami jest ogarnięty, widzi je tylko w formie skończonej. Pierwsze i wtóre są tego samego pochodzenia, lecz z różnymi nazwami. Razem nazywają się najgłębszym. Od jednego najgłębszego do wtórego. Drzwi do wszelkiej cudowności. Gdy dorastałem jako nastolatek, u mnie, w rodzinie, może niekoniecznie w rodzinie, ale moja mama, tak, to jest zasługa mojej mamy, ona dosyć mocno naciska w moim życiu na moją edukację. Naciska na to, abym się dobrze uczył, miał bardzo dobre oceny, abym prowadził bardzo schludnie i dokładnie swoje zeszyty, abym przede wszystkim na bieżąco zbierał materiał i się uczył, abym studiował. I moja mamuśka miała taką moc w sobie, Dosyć przekonującą mnie do tego, aby starać się być lepszym, aby mieć właśnie lepsze oceny, aby posiadać większą wiedzę. No i powiem Wam, że w połączeniu z moim dziecięcym takim zapałem do poznawania życia i samego siebie, bardzo lubiłem się uczyć. Lubiałem się uczyć, ale oczywiście wyglądało to mniej więcej tak, że lubiłem się uczyć. Tego, co interesowało mnie, no bo kiedy przychodzi do uczenia się jakiegoś materiału na sprawdzian, kartkówkę, czy nawet kolokwium, no to wychodzi to dosyć trudno. No i w swoim życiu posiadając właśnie ten taki drive do wiedzy, miałem taki okres, może niekoniecznie okres, no ale tak jakoś wbiło się to w moim, wbiło się to w moją osobowość, w mój umysł, że zawsze powinienem wiedzieć, zawsze powinienem wiedzieć wszystko dokładnie, i tak szczegółowo. No i po jakimś czasie ten taki naturalny drive do poznawania siebie i do poznawania wiedzy yy, przestawił się, tak? Taki switch, że z tej takiej naturalności, z tej takiej esencji poznawania siebie przeszedłem na taką neurotyczność. Neurotyczność bycia najlepszym, najzajebistszym, posiadania najlepszych ocen i wszechwiedzy, tak? Żeby wiedzieć wszystko bardzo dokładnie, szczegółowo i być w tym jakimś stopniu zajebistym. No, i to przeszło właśnie na moją niekorzyść. Na niekorzyść moją pod względem tego, że, będąc przywiązanym do samego siebie, do swojego wizerunku jako osoby, która wszystko wie, no, to w jakiś sposób bardzo mocno wpływało na moje relacje z bliskimi i na przede wszystkim postrzeganie, moje postrzeganie samego siebie przez samego siebie. Bo w każdym momencie mojego życia, gdy czegoś nie wiedziałem, traciłem swoją pewność siebie a w relacjach z bliskimi miałem, taką, miałem takie dążenie do tego, aby być najmądrzejszym, najlepszym, aby wywyższać się i posiadać właśnie tą swoją dogmę, czyli przewiązanie do swojej racjonalności i bardzo mocno ją bronić. No i po jakimś czasie dopiero obudziłem się z tego i zrozumiałem, że to ma mocne odzwierciedlenie w jakości mojego życia i im więcej wiem, tym tak naprawdę źle się z tym czuję, bo odseparowuję samego siebie od samego siebie, tak? Czyli od, odseparowuję swój własny intelekt od swojej sfery emocjonalnej, przez co, no, miałem okres w życiu, kiedy zamknąłem się w swojej głowie i strasznie zaniedbałem swoją sferę emocjonalną. Potem y, musiałem przejść przez swoją własną metamorfozę, tak? Tak jak zrobiłem kurs pewności siebie. To właśnie było 5 lat usuwania syfu ze swojego umysłu, tylko i wyłącznie po to, aby stać się autentycznym sobą, bo siedząc cały czas zamkniętym w swojej głowie, tak naprawdę... No, nie czyniłem większych postępów. Yy, I tak to właśnie ze mną było, tak? Byłem typem osoby, która intelektualnie się wszystkim masturbowała. Dlatego yy, w ogóle mój kanał na YouTubie tak jest strasznie tym przesiąknięty. Ja tak mocno naciskam na, te, na to, aby postawić na swoje bezpośrednie doświadczenie w życiu. A tą intelektualną masturbację to trzymać gdzieś tak, powiedzmy, jako taką ciekawostkę, jaką taką mityczną osłonę tego naszego życia, tak, że rzeczywistość sama w sobie jest, powiedzmy, w opisie werbalnym takim mitem, tak, schematem obrazów, wyobrażeń, ale nigdy nie odzwierciedli prawdziwej esencji bezpośredniego doświadczenia samej rzeczywistości tu i teraz. No, i że mam już takie podłoże doświadczalne pod względem tego, czym kończy się intelektualna masturbacja i jak bardzo potężny ma to wpływ na jakość życia, to po jakimś czasie bawiąc się i w rozwój osobisty, i trochę NLP, trochę psychologii, trochę coachingu, musicie wiedzieć, że ja to też tak opisuję słownie, ale ja nie jestem jakimś takim masterem tej wiedzy, tak? Ja nie jestem jakimś mistrzem pod względem tej wiedzy. Yy, nie posiadam jakichś super mega nadnaturalnych zdolności, że ja wiem wszystko na ten temat. Ja po prostu zasięgłem wiedzy z każdej dziedziny swojego życia, aby poznać jak najbardziej samego siebie. W pewnym momencie mojego życia zajęłem się odżywianiem i yy, miałem taki yy, właśnie ten taki wewnętrzny drive do tego, aby poznać samego siebie i przestudiować wszystko na temat odżywiania. Wszystkie systemy odżywiania. Czy to na przykład, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz intermittent fasting, czy jakieś takie diety głodówki, czy nawet liczenie kalorii, czy, no nie wiem, jakieś paleo, tak? Czy właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, te okresy głodówki? No to ja posiadłem bardzo dużą wiedzę na ten temat, czy nawet wiedzę na temat mikroskładników, makroskładników, bla, 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 bla. Tego, w jaki sposób funkcjonuje ciało, w jaki sposób spalamy glikogen, jak tracić tkankę tłuszczową, jak budować mięśnie, posiadłem na ten temat ogromną wiedzę. Podobnie w szkole miałem bardzo dobre oceny, ja z roku na rok zawsze miałem czerwony pasek. W moim życiu, co roku miałem czerwony pasek, przez całe swoje życie, przez okres podstawówki, gimnazjum, technikum. Teraz, kiedy wylądowałem na studiach, tak, no to kiedy otworzyłem swój umysł na nowe możliwości, to jakoś tak, ten wewnętrzny drive, ten neurotyczny drive, tak powiem, bo to nie jest jakiś taki wewnętrzny naturalny drive, tylko taki neurotyczny typowo ego, gdzieś się rozpad i stałem się bardziej komfortowo obytym człowiekiem samym sobą i w tej chwili stawiam na swoją własną intuicję, taki wewnętrzny insight, przede wszystkim na swoją naturalną zdolność do komunikacji i zrozumienia. Dlatego może już na tych studiach nie mam takich dobrych ocen jak poprzednio, ale mam za to bardziej jakościowo, komfortowe życie, jestem szczęśliwym człowiekiem samemu ze sobą. No ale powracając, tak, yy, posiadłem wiedzę na temat odżywiania, potem zająłem się treningiem siłowym, yy, więc mam dosyć sporą wiedzę z obszaru treningu siłowego. Poznałem przede wszystkim samego siebie przez trening. Yy. Poznałem samego siebie przez rozwój osobisty i coaching, tak, Wyzna wyznaczanie celu, budowanie w sobie wewnętrznej motywacji, budowanie w sobie swojej własnej wewnętrznej misji i tego takiego wyobrażenia na temat tego, jak ja postrzegam samego siebie na końcu mojego życia, co ja chcę osiągnąć w swoim życiu, czyli takie dążenie do samoaktualizacji. Tutaj nie będę rozróżniał tego, czy to jest egoistyczne, czy nie, ale bardziej chcę, abyś y, posiadł taki może delikatny obraz mnie samego, abyś potem nie musiał postrzegać mnie jako osoby przez pryzmat swoich własnych projekcji, ale byś mnie tutaj dosyć dosłownie pod względem tego, jak ja to opowiadam, ale nie staraj się tworzyć obrazu mnie jako człowieka, bo nigdy nie wiesz, kim jestem tak naprawdę, co nie? Żebyś miał ten taki otwarty umysł, no bo w końcu y, taki jest temat tego filmu. No i tak, no i przyszedłem sobie tam trochę coachingu, rozwoju osobistego, trochę tutaj książek nakupywałem, poczytałem i po jakimś czasie zaobserwowałem, że, yy, yy, że moje wewnętrzne szczęście to jest właśnie to szczęście, którego ja szukam. Więc intelektualnie masturbując się na zewnątrz, ja po prostu zamykam się za każdym razem w swoich dogmatach. Czyli najpierw zaj zajmowałem się odżywianiem, popadłem w lekkie zaburzenia odżywiania, kiedyś też robiłem ten film, i się zamknąłem w tym. Potem zająłem się treningiem siłowym, zamknąłem się w tym. Yy, potem bawiłem się w coaching, rozwój osobisty, zamknąłem się w tym. A jeszcze wcześniej, zanim się w to bawiłem, to zajmowałem się też bardzo ostro, hardkorowo yy, grafiką komputerową i takim składaniem komputerów. Może nie tak ostro i hardkorowo, bo tak jak wcześniej powiedziałem, to był, nie jestem jakimś masterem tego, ale po prostu yy, skupiłem swoją uwagę na tej dziedzinie życia i się w niej zamknąłem, tak? Zamknąłem się w budowaniu, nie wiem, komputerów, yy, w... Może niekoniecznie w budowaniu, ale w elektronice, tak? Te podzespoły, części, bla, bla, bla. Bardzo mnie to jarało i, i też przez to przechodziłem. Potem, po jakimś czasie zająłem się trochę duchowością, ale niekoniecznie duchowością pod względem jakiegoś rozwoju duchowego, ale y, takim większym obszarem zrozumienia samego siebie. Pamiętam, jak y, po raz pierwszy wszedłem na kanał Eliota Halsa, może go znasz, i on założył coś tak jak projekt Strange Camp tak i on tam mu właśnie uczył takiego podejścia holistycznego do nastawienia do życia, zdrowia kulturystyki, czy nawet treningu siłowego I, i bardzo mocno się w to zagłębiłem i mnie to, że tak powiem, tak podsyciło, zajarało no ale idąc dalej, po jakimś czasie zaobserwowałem, że dalej to nie jest do końca to, co ja chcę robić więc zająłem się psychologią ale taką psychologią też jakoś tak niekoniecznie zamkniętą w jakimś tam obszarze, ale psychologiem jako takim ogólnym obrazem i postrzeganiem tej psychologii, do której mamy dostęp jako wiedzy. Pamiętam, jak byłem w szpitalu i rozmawiałem z psychologiem, i pani psycholog powiedziała, że tak mnie oceniła poprzez tam taki test psychologiczny, bla, 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 nie powiem jaki, że mam skłonność do samokontroli, że nadmiernie się kontroluję. No i ja już wcześniej miałem takie zrozumienie, że jeżeli ktoś mi mówi coś na mój temat, to warto byłoby to zrozumieć, ale przede wszystkim posiąść na ten temat wiedzę. Yy, bo ja kiedyś byłem bardzo otyły, biegałem po dietetykach, ale żaden z tych dietety dietetyków mi nie pomógł, więc postanowiłem, że po prostu zajmę się tym odżywianiem sam. No i stąd ta zajawka do tego, aby wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie. Dlatego właśnie zajem się odżywianiem, potem ta kulturystyka, ta psychologia, tak. No, i posiadałem już taką większą wiedzę i ten obraz, ale nadal byłem zamknięty, nadal byłem zamknięty. Po prostu za każdym razem zamykałem się w jednej dziedzinie życia, tylko ta soczewka, moja uważność skupiała się po prostu wybiórczo. Czyli wybiórczo było odżywianie, wybiórczo był trening siłowy, wybiórczo były te komputery, czy nawet ten rozwój osobisty, czy nawet ta psychologia. To wszystko było takie neurotyczne i wybiórcze, że tylko to, zamknięty umysł, koniec, nic mnie więcej nie interesuje. <laughs> po jakimś czasie zrozumiałem, że coś jest z tym nie tak, bo za każdym razem cierpię, i przywiązując się tylko i wyłącznie do jednego obszaru wiedzy, cierpią też moje relacje z bliskimi. Nawet sam Alex mi powiedział, że mam takie zajawki do tego, aby uzależniać się od czegoś i po prostu tylko przywiązywać się do jednego obszaru życia, do jakiejś dogmy, i zamykam się w tym obszarze. <laughs> no i po jakimś czasie yy, zaobserwowałem to w sobie, że jest to coś. Co psuje jakość mojego życia. Czy nawet jeżeli potem skupiłem się na budowaniu relacji z ludźmi, i znowu skupiłem się tylko i wyłącznie na budowaniu relacji z ludźmi, to lewałem inne obszary mojego życia i nadal to nie było to. Potem, nie wiem, też interesowałem się trochę rozwojem finansowym, tak, żeby mieć jakąś tam wolność finansową, i znowu się w tym zamknęłem. I, i, I to troszeczkę tak trwało do momentu, aż zajarzyłem. Że w życiu chodzi o chwilę obecną, ale nie o chwilę obecną jako intelektualną masturbację, ale jako bezpośrednie doświadczenie. I to pozwoliło mi w końcu zerwać kajdany przywiązania do danej dogmy i pozwolić na zrozumienie wielkiego obrazu, jakim jest moje życie. I Zrozumieć to, nie mam na myśli jako zrozumieć, że aaa, no tak, przecież to jest oczywiste, damian, przecież ja to wiem, ale to był taki głęboki insight, taki głos wewnętrzny, który w końcu się odezwał, powiedział, to jest to. Pamiętam, jak y, również zajmowałem się NLP i z NLP to jedyna rzecz, która bardzo mocno mnie zaintrygowała, <laughs> to jedna z zasad NLP, która brzmi, że mapa nie jest terytorium. Ja mogę to powtarzać do końca mojego życia, bo. Bo jeżeli ktoś weźmie sobie tylko i wyłącznie ten, ten jeden quote, tak, ten jeden frazes, wyraz, i weźmie go sobie głęboko do serca, to możemy mieć bardzo dobre doświadczenie w swoim życiu. Może przeżyć naprawdę bardzo głębokie doświadczenia, czy to nawet mistyczne, czy nie mistyczne, czy nawet takie ekstaty, ekstatyczne, czy nawet samo ekspresji, yy, czy poznania samego siebie. Mapa nie jest terytorium. No i tak. To troszeczkę było w moim życiu, że się ta, ta wiedza przeplatała, tak? Ja miałem oczywiście bardzo dobre oceny i z geografii, i z biologii, yy, no z WF-u troszeczkę gorsze, tak? Bo będąc takim wielkim balonem zakompleksioną piłką, ciężko było w jakiś sposób się tak wbić do tej drużyny, tak? Będąc wybieranym jako ostatni. No ale jednak gdzieś to tak we mnie zostało, to takie zrozumienie, że, yy, że wiedza jest dobra, ale zamknięty umysł nie. I po jakimś czasie medytacji i kontemplacji zaobserwowałem, że nie do końca mam kontrolę nad tym, nad którym obszarem mojego życia skupia się moja świadoma uważność, a jedyne co poprawia jakość mojego życia, to jest posiadanie naprawdę otwartego umysłu na wszystko i pozwolenie sobie na wewnętrzne zrozumienie, na wewnętrzną intuicję pod względem tego, co ja powinienem w moim życiu robić. I tak to mniej więcej wyglądało. To jest bardzo obrazowo i bardzo powierzchownie. Chcę, żebyś to wiedział, bo dziedzin życia, które ja nadal się uczę i nadal poznaję, jest dosyć sporo. Często ludzie mi piszą: Damian, jaką książkę polecasz? Damian, co ty tam polecasz? Bla 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 bla, ale ja ci nic nie polecę. Nic ci nie polecę, bo nie chcę, żebyś wpadł w tą pułapkę, w którą ja wpadłem, że bierzesz tylko i wyłącznie jedną książkę, jedną dziedzinę życia, yy, skupiasz się na niej, a resztę olewasz. Nie chcę też, abyś ty traktował mnie jako autorytet, ale jako może taką <laughs> możliwość do tego, abym, abym to ja, tak? Ja albo ty sam przez samego siebie w końcu rozerwał te kajdany, yy, te bariery tego swojego umysłu, żebyś mógł je rozerwać i otworzyć się na wszystkie możliwości i na wszystkie, yy, Paradoksy, jakie istnieją w tym życiu. No i mm, tak już wcześniej powiedziałem, to jest takie moje podłoże w tej chwili. Też uczę się dalej, czytam dalej książki, nadal się rozwijam. Szukam wiedzy z różnych źródeł, nadal mam otwarty umysł, i staram się. Nie tyle ugryźć to koncepcyjnie, bo ja mam więcej doświadczenia niż wiedzy praktycznej w tym zakresie, dlatego, bo w swoim życiu zbyt dużo przecierpiałem, aby nadal siedzieć w swoim zamkniętym umyśle i sądzę, że to jest to, że rozwiązanie na wszystkie twoje problemy jest w twoim środku poprzez poznanie i bezpośrednie doświadczenie, a nie koniecznie intelektualną masturbację. No i Tytułem wstępu to są moje słowa, a teraz może po prostu zacznę ten odcinek. Przede wszystkim chciałbym, abyś miał ten otwarty umysł na zrozumienie, czym jest mądrość, a czym jest wiedza. Czym jest mądrość, a czym jest wiedza? Bo jeżeli ktoś utożsami mądrość z wiedzą, no to może spędzić kilka lat tak jak ja, goniąc swój własny ogon i szukając prawdy w czymś. Co niekoniecznie musi być prawdziwe, utożsamiając się z czymś to jest na zewnątrz, nie zdając sobie jest prawdy, że to czego szuka jest tak naprawdę w jego środku. I to jest właśnie to, do, do czego przywołuję to, co powiedziałem przed chwilą, tak? Czyli mądrość jako ugryzienie kawałka zrozumienia w sobie, w bezpośrednim doświadczeniu, połączenie tego z wewnętrznym intelektem i z byciem tu i teraz, tak? A wiedza jako posiadanie jakiegoś wyobrażenia na temat rzeczywistości, posiadania jakiejś mitologii albo y, ciekawej techniki, sztuczki, y, intelektualnej masturbacji dotyczącej tego, w jaki sposób świat i funkcjonowanie tego świata wygląda w kwestii koncepcyjnej. Ale to, na co pomaga, tak? Na co pomaga, to, na co pozwala otwarty umysł, to na otwarcie się do tego poziomu, że granice pomiędzy wiedzą i mądrością znikają i jesteś w stanie bawić się każdą intelektualną masturbacją i nie przywiązywać się do niej szczegółowo, bo posiadając swoją wewnętrzną intuicję, swoją wewnętrzną mądrość, możesz sobie pozwolić na właśnie tego typu zrozumienie, tak? Że, yy, że masz jakiś kawałek informacji, i nie, musisz, yy, I nie musisz go racjonalizować, intelektualnie masturbować albo pielęgnować w swojej własnej sieci przekonań, bo masz w sobie tyle mądrości, jesteś tak ugruntowiony w sobie, że jesteś w stanie pozwolić delektować się w chwili obecnej, taką jaką jest, niekoniecznie wbijając szpilki samemu w sobie w głowę albo wytykając komuś jakiekolwiek błędy czy takie ideologiczne frazesy, że ktoś yy, się myli albo mówi prawdę. I tym jest właśnie mądrość. To jest takie ugruntowienie się w sobie, pozwalające na otwarcie umysłu i na dojście do tej takiej, yy, i na pozwolenie do dojścia takiego przepływu wiedzy przez ciebie, nie przywiązywając się do konkretnej wiedzy. Tak jakbyś był przewodnikiem, przez którego ta wiedza płynie, ale ty osobiście nie przywiązujesz się do żadnej informacji. I to jest właśnie otwarty umysł. I właśnie posiadając go, możesz zacząć rozumieć czym jest świadomość że świadomość jako obszar do doświadczania jest bezwarunkowa więc mówiąc że świadomość jest świadomością ograniczamy świadomość bo posiadając obraz świata jako mit jako wyobrażenie tak? nawet możemy zasięgnąć do takiego zasobu jaką jest wiedza i na przykład obraz świata jako mit że mam na przykład chrześcijaństwo w którym w którym jest obraz Boga jako jakąś postać, która gdzieś tam stoi, na Ciebie patrzy, tak? Mamy Jezusa, Ojca Świętego i inne bla, bla, bla. No ale y, mamy też buddyzm, tak? Y, judaizm, prawosławie, dużą ilość religii, mamy mistycyzm, y, tak? Czy nawet często porównuje do rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, NLP coachingu, y, psychologii, psychologii inter interdyscyplinarnej, transpersonalnej y, i tego jest bardzo dużo. No ale zawsze z tym wiąże się jakaś mitologia, tak? Jakieś obrazy, wyobrażenia, ten taki y, graf wiedzy zbudowany z jakichś przekonań, które w jakiś sposób się zazębiają. I połączenie tego z zrozumieniem, że mapa nie jest terytorium, daje właśnie ten y, tą taką możliwość do otwarcia umysłu, na nowe możliwości, na nieprzywiązywanie się do żadnej dogmy. Y, I tym właśnie jest świadomość. Świadomość jest sama w sobie polem do doświadczania, bo Próbując ugryźć się w słowa, zamykamy się we własnym umyśle. Próbując kontemplować, czym jest życie, zamykamy się w umyśle, tworzymy frazesy na temat tego, czym jest śmierć. Ja zrobiłem film na temat tego, na temat kontemplacji własnej śmierci, ale ja tam mocno nacisnąłem na to, aby nie zamykać się w umyśle i nie intelektualizować tego. Bo ugryźć śmierć w chwili obecnej to jest doświadczyć śmierci ego, i dojść do bezwarunkowej miłości dla samego siebie w bezpośrednim doświadczeniu, a niekoniecznie intelektualnie się masturbować. Tak jak w buddyzmie Zen są takie kłany do rozwiązywania, tak? Czyli to takie intelektualne frazesy, które tak zaginają umysł, żebyś się w końcu zamknął. Żebyś się w końcu zamknął. I to jest właśnie to. Poza tym otwarty umysł pozwala na zrozumienie paradoksu. Na zrozumienie paradoksu. Wyobraź sobie, że pewnego dnia w wakacje wziąłem papierosa do ręki, poszedłem na rzekę, nad rzekę, tam jest rzeka, usiadłem na dupie na murku i paląc tego papierosa tak mocno wczułem się w chwilę obecną i w strumień rzeki, że wpadłem w najpotężniejsze samadhi, jakie kiedykolwiek w moim życiu doświadczyłem. Paląc papierosa. I teraz możemy sobie wyobrazić, że y, mamy taką ideologię, tak, dogmę do tego, żeby y, przeżyć jakieś doświadczenie. Musimy być jacyś, to musi być jakiś szczególny moment, szczególna chwila. Musisz medytować, musisz być taki, musisz posiąść więcej wiedzy, musisz posiąść więcej zrozumienia. Jesteś niewystarczająco dobry do tego, aby doświadczać, że coś jest z tobą nie tak. Wyobraź sobie, że ja wpadłem w głębokie samadhi tylko i wyłącznie przez to, że paliłem papierosa nad rzeką. Wyobraź to sobie, tak? Mo pozwalam Ci sobie to wyobrazić, lecz przede wszystkim otworzyć swój umysł na taką głęboką możliwość, na taką wrażliwość, na takie zrozumienie, czym jest bezpośrednie doświadczenie i. Na co pozwala tak naprawdę otwarty umysł? Bo uwierz mi, gdybym wtedy nad tą rzeką zaczął się zastanawiać: O, jestem niewystarczająco dobry, mam jakiś tam autorytet na YouTubie, jestem jakiś tam człowiekiem, nie powinienem palić papierosów, i gdybym zamknął się wtedy w swoim umyśle, to w życiu nie przeszedłbym przez tak zjawiskowe doświadczenie. Bo nie byłbym na tyle otwarty. Energia nie byłaby w stanie przeze mnie tak przepłynąć. Nie byłaby w stanie przeze mnie tak przepłynąć. I. To jest właśnie to, te pole do doświadczenia, które pozwala nawet na połączenie dualizmu z niedualizmem. Jeżeli mamy dualizm świata, siebie jako Damiana, jako ego, tak, jako komunikatora, który w tej chwili mówi i mamy niedualny obraz świata, w którym Damian rozpuszcza się w świadomości, jest w stanie otworzyć swoje usta na i pozwolić przede wszystkim na przepływ tych słów bezwarunkowy, że nie zostanie utożsamiony z jakimś wizerunkiem i nie zostanie na niego najebana jakaś nalepa typu jakiegoś człowieka, no to mamy możliwość połączenia dualizmu z niedualizmem. I do tego również potrzebny jest bardzo krytycznie otwarty umysł. Hmm. Powiem Wam szczerze, że przeczytałem w swoim życiu dosyć sporo książek, mam dosyć sporą wiedzę, ale to. Co nauczyło mnie najwięcej w moim życiu, to jest moje życie. Moja relacja z samym sobą. Relacja z moim najbliższym przyjacielem, przyjacielem Aleksem. Z tym człowiekiem, to ja mógłbym umrzeć, tak? Ten człowiek nauczył mnie, świadomie czy nieświadomie, więcej niż ja kiedykolwiek przeczytałem w swoim życiu. Sądzę, że ludzie w moim otoczeniu nauczyli mnie najwięcej. Moja rodzina, moi rodzice chociaż nieraz w, w moim życiu miałem takie y, momenty, kiedy ich neurotycznie oceniałem, tak, że mój tato jest taki moja matka jest taka, moi znajomi są tacy kurwa nienawidzę tego świata to jest tak, rząd jest taki, bla 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 bla, bla, ale w głębi serca, to co w tej chwili czuję jest nie do zastąpienia pod względem tego, że mogę pozwolić sobie na tak krytycznie otwarty umysł, żeby rozpuścić to co jest, w tym co i czym jest czuć bezwarunkową miłość i wdzięczność i przede wszystkim pozwolić tym słowom na to, żeby płynęły bezwarunkowo, bez oceniania. I to jest właśnie to. Na to pozwala otwarty umysł. Na całkowite pozbycie się jakichkolwiek barier. Na taką możliwość, żebyś mógł, nie wiem, wstać rano i pójść do kościoła, mimo że twierdzisz, że kościół to jest zło, tak? że instalują ci poczucie winy. Wyobrażasz to sobie? I czuć tam bezwarunkową miłość. Być najbliżej Boga, tych wszystkich ludzi, którzy tam są, tak? Bo przez Boga, nie mam na myśli jakieś wyobrażenie, nie mam na myśli obrazu świata jako mit, mam na myśli Boga, prawdę, bezwarunkową miłość, absolut, to co jest. Jaśń, wielki umysł, intelekt, bezpośrednie doświadczenie. Wyobraź sobie, że wstajesz rano i możesz porozmawiać sobie z Jehowymi. Nie czując takiej wewnętrznej potrzeby do tego, abyś ty musiał bronić swojej dogmy, bo oni cię do czegoś namawiają. Albo iść, nie wiem, na peron, porozmawiać sobie z reprezentantem kodu, zapalić z nim papierosa, uśmiechnąć się, wsiąść na stację i nie wiem, pojechać na sam koniec Polski. Albo nagle przestać robić to, co robisz w tej chwili. Zmienić całkowicie kierunek swojego życia i pozwolić sobie na to. Na doświadczenie. Przede wszystkim w naszym społeczeństwie to, co najbardziej przeszkadza w otwartym umyśle to jest materializm i przywiązanie do własnych przekonań. Materializm również jest zbudowany z jakichś tam przekonań. Tak? Dążenie do zarabiania hajsu. Yy, do budowania swojego wizerunku, do pielęgnowania własnych przekonań, do zamykania swojego umysłu, do racjonalizacji czy do jakiegokolwiek bullshitu. Bo nawet jeżeli yy, masz otwarty umysł i pozwolisz sobie na wszystkie możliwości, to czym innym jest tłumaczenie sobie, wzięcie tego jako przekonania. No, ja biorę na klatę wszystkie możliwe możliwości, bo jestem człowiekiem o otwartym umyśle. Ale to nadal jest tworzenie jakikolwiek granic, bo otwarty umysł może zostać tylko i wyłącznie doświadczony tu i teraz. Nie można go określić w czasie, nie można go zamknąć w jakiekolwiek ramy. Jest bezwarunkowym absolutem. Jest, tak jak wcześniej powiedziałem, otwartym kanałem, przez który przepływa wszystko. Nie przywiązując się do niczego. Nie przywiązując się do niczego. To zrozumienie, wewnętrzne zrozumienie, intelekt wywodzący się z bycia tu i teraz, to jest tak, jakbyś nie miał żadnej perspektywy na życie. I pozwolił sobie na taką otwartość umysłu, że, że posiadasz nieskończoność perspektyw. Że każdą chwilę możesz traktować jako tą jedną wyjątkową chwilę i patrzeć na tą wyjątkową chwilę z nieskończonej liczby perspektyw. Z nieskończonej. To znaczy, że jesteś w stanie patrzeć na to, co jest. Takim, jakim jest, dosłownie takim, jakim jest, tu i teraz, bo nie ma innej perspektywy niż to, co jest teraz. Ale twój umysł jest otwarty na nieskończoność możliwości perspektyw doświadczania chwili obecnej. Pod każdym możliwym kątem, z każdej możliwej perspektywy, przez każdą percepcję, poprzez każde możliwe przekonanie, Zrozumienie, doświadczenie. I będąc tak otwartym do tego, co jest, że nie przywiązujesz się do niczego. Bo wiesz, że ponad tym jest tylko i wyłącznie to, co jest. Pamiętaj, że każda myśl jest dualna. Każda. To znaczy, że każde przekonanie mogę zastąpić antyprzekonaniem jest anihilować, pozostawiając pustym. Dlatego przywiązywanie się do jakiegokolwiek przekonania jest z góry limitujące. Ja zrobiłem kurs pewności siebie. Właśnie. Wstawiając tam 60 przekonań osoby pewnej siebie, lecz przede wszystkim ten kurs jest stworzony dla osób, które nie są pewne siebie. Więc jeżeli ktoś jest niepewny siebie i ma takie przekonania i wpakuje mu do głowy przekonania osoby pewnej siebie, to te obydwa modele, gdy się razem połączą, zostaną zanihilowane w to, co jest, w bezwarunkowo miłość, tak? Samoświadomość. Dlatego kurs się tak nazywa. Nazywa się pewności siebie, samoświadomości, akceptacji intelektualnej masturbacji. Oczywiście jest pragmatyczny, oczywiście tam jest dosyć sporo dogmy, dosyć sporo strategii intelektualnej masturbacji, tak jak wcześniej powiedziałem, ale inaczej nie da się tego zakomunikować. Nasza sama komunikacja w sobie jest już tak ograniczająca, że nie da się zakomunikować otwartego umysłu. Nie da się zakomunikować bezwarunkowej miłości. Nie da się zakomunikować Boga, tak? Chociaż niektórzy ludzie, kiedy słyszą Bóg, 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 to już mają obraz świata jako mit, utożsamiają się z tym, nie wiem, z jakąś religią, zamykają swój umysł, siema, ja spierdalam, mnie nie ma. No ale też możemy iść w drugą stronę, tak? Ktoś... Yy, może być takim racjonalistą, naukowcem, tak jak ja kiedyś byłem, tak? Intelektualną, mastur... Intelektualnym masturbatorem. Zamknąć się w swoim umyśle. Się ma, mnie nie ma. Ja spierdalam. Albo ktoś może być od czegoś uzależniony: od gier komputerowych, od telewizji, od pornografii. Chodzi mi o przywiązanie emocjonalne i zamknięcie swojego umysłu do tego przywiązania emocjonalnego. Pamiętam, ostatnio robiłem film na temat rzucania papierosów. I ja specjalnie tam powiedziałem, żebyś nie rzucał papierosów, bo jak zaczniesz chcieć rzucać papierosy, to stworzysz sobie kolejną sieć przekonań. I wcale ich nie rzucisz. Nie zerwiesz z uzależnieniem poprzez budowanie kolejnych wzorców i schematów. Bo to stworzysz sobie kolejną iluzję, zaczniesz wypierać części siebie i stłumione, negatywne emocje będą w tobie siedzieć, zapierając ci twoją moc, energię i tą witalność do życia. Podobnie ma się pff, zrozumienie lęku i strefy komfortu. Jeżeli ja się czegoś boję i buduję swoją strefę komfortu, nie wydaje ci się to z czymś tożsame? A co ma do tego świadomość i otwarty umysł? Świadomość nie zna lęku, a otwarty umysł nie zna komfortu. To teraz wyobraź sobie, że zamiast studiować tą intelektualną masturbację, Mógłbyś od razu, bezpośrednio, w tej chwili, w bezpośrednim doświadczeniu otworzyć swój umysł i to wszystko zrozumieć. Absolutnie. I to jest możliwe dla Ciebie. Od razu zerwać z każdym uzależnieniem, zerwać z lękiem, pokonać strefę komfortu, zerwać z neurotycznością, z nerwicą, z przywiązaniem, zerwać z tym, co ludzie o Tobie powiedzą, wyjść z doła, pokonać depresję poprawić swoje relacje z bliskimi. Popatrz na otwartość umysłu w kontekście relacji z Twoimi bliskimi. Wyobraź sobie, że już nie musisz nikomu nic udowadniać. Wyobraź sobie, że ktoś opowiada Ci jakąś historię, a Ty masz otwarty umysł i nagle jesteś w stanie znaleźć podobną historię i się podzielić podobnymi wydarzeniami. Jesteś na tyle otwarty, że pozwalasz sobie na bezpośredni przepływ energii. Niczego w sobie nie blokujesz. Twoje ciało aż wibruje. Komórki lustrzane odpalają się na maksa. Lewa półkula synchronizuje się z prawą. Zobacz, że w tej chwili mogę wymienić różnego rodzaju nauki i wiedzę i połączyć ją w jedno, bo sama świadomość również jest w stanie pochłonąć wiedzę tą taką materialną, tak? Czysto naukową, techniczną. Taką jak na przykład funkcjonowanie mózgu. Kora przedczołowa, mózg emocjonalny, ciało migdałowate, yy, rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy, funkcje automa automatyczne, nawyki, tak, funkcje emocjonalne, racjonalne myślenie. Ale mogę to również połączyć z systemem, systemem czakr kundalini. Dziękuję. Trzecie okro, czakra korony, czakra gardła, czakra serca, splotu słonecznego, podstawy i tak dalej. I mogę to wszystko ze sobą połączyć. Mogę wziąć do tego piramidę masłowa. Piramida masłowa. Samoaktualizacja, akceptacja, pewność siebie, Potrzeby fizjologiczne, potrzeby te takie podstawowe, bezpieczeństwa. Wszystko mogę razem połączyć. Rozwój osobisty, który mówi ci, żebyś myślał, żebyś rozumiał swoje stany emocjonalne i dbał o swoje nawyki. Psychologia, która mówi, że masz podświadomość, która jest w jakiś sposób. Zaprogramowana i posiada w sobie te zdarzenia z przeszłości, które się tam utożsamiają, masz świadomość, czyli dokładnie świadomość tego, co jest teraz, i nadświadomość, która jest utożsamiona z rzeczywistością, tak? Ale w gruncie rzeczy, w bezpośrednim doświadczeniu, wszystkie te pola są tym samym. I tutaj już dążymy do psycho psychologii transpersonalnej, czyli psychologii oświecenia, tak? Czyli tu i teraz. Jesteś. Jest taka możliwość w tobie do. Takiego otwartego umysłu, że nawet nie musisz tego racjonalizować, aby to wszystko rozumieć. Na każdym polu. Weźmy NLP, programowanie neurolingwinistyczne. Sztuka eksplorowania własnego umysłu i zadawania pytań po to, aby wydobyć z niego wszystkie osobowości, wszystkie niespójności w osobowościach, yy, załagodzić wszystkie problemy pod względem sprzeczności w tych osobowościach, konfliktów wewnętrznych, usunąć obrazy. I strategie myślowe, które powodują w tobie lęk, niepokój, neurotyczność i poprzez samouświadomienie doprowadzić cię do absolutu, do samoświadomości, do transcendencji. <grystanie> Zrobiłem film na temat oświecenia. Bardzo dużo komentarzy jest na temat mojego krzyżyka. Damian, po co ci ten krzyżyk? No ale po co ci ten krzyżyk? No ale nachuj ci ten krzyżyk, Damianku. Krzyżyk dostałem kilka lat temu. Z 6, 5, już nawet nie pamiętam. Od mojej siostry pod choinkę. Noszę go, bo bym się podoba. Tak o. On nie ma dla mnie większego znaczenia. Nie ma większego znaczenia pod względem tego, że nie wiem, że reprezentuję jakąś religię, coś w co wierzę, albo coś, co muszę Tobie udowodnić. On po prostu jest. Wcześniej nosiłem Tao, ale Tao mi się popsuło, bo ten medalik był niekoniecznie dobrej jakości. No i przyniosłem się z powrotem na krzyżyk. Lubię go. Czy to znaczy, że jestem do czegoś przywiązany? Czy to znaczy, że staram się Tobie wcisnąć coś na siłę? Oj nie, uwierz mi, nie, to czego szukasz jest dokładnie w odwrotnym kierunku, a ja tym bardziej nie chcę zamykać swojego umysłu na możliwość taką, nie wiem, żeby. No nie wiem, ręce mi opadają, nie potrafię tego wypowiedzieć. Po prostu rozumiejąc wszystko, po co miałbym zamykać swój umysł na zrozumienie tylko i wyłącznie jednej części mojego życia? Po co? Po co? A co na przykład z mówieniem prawdy ze szczerością i autentycznością? Prawda, szczerość, autentyczność. Jeżeli tu zawsze chodziło o Ciebie, tak, i o swoje własne zrozumienie, to... Jak długo chcesz być zamknięty w swoim umyśle do tego aby pozwolić skakać swojej wewnętrznej małpie z jednego krzaka na drugi i pozwolić jej na to żeby tworzyła takie sprzeczności Kłamstwo samo w sobie wynika właśnie z tych sprzeczności kiedy jedna osobowość próbuje dusić drugą. Kiedy zaczynają się kłócić, argumentować. Jedna jest wyparta, druga się boi. To jest właśnie funkcja zamkniętego umysłu. Zaprzeczać jednemu, kłamać. Ja mam tutaj na myśli prawdę przed samym sobą. Nie mam tu na myśli prawdę, nie wiem, jakąś funkcję w naszym społeczeństwie. Każdy ma swoją rację, każdy ma swoje przekonania. Nie o to chodzi. Chodzi o prawdę, szczerość i autentyczność przed samym sobą. Yy, bardzo ciekawą funkcją akurat w poznaniu samego siebie przez pryzmat, tak? Może niekoniecznie przez pryzmat nie mam na myśli, żebyś też nie zawężył swojego umysłu. Yy, w kontekście otwartego umysłu jest kontemplacja, czyli połączenie medytacji. Z własną intuicją. Czyli znaleźć w swoim życiu chwilę, godzinę czasu, żeby usiąść na dupie, nie robić nic. Najpierw warto jest oczyścić umysł z bullshitu, tak? Niech on sobie pogada, pogada, pogada. Dojść do tego bezpośredniego źródła kor w tu i teraz, a możesz to zrobić. I wtedy pozwolić sobie na swój własny głos. Na ten klarowny głos. Gdy jesteś cicho, on mówi. Często wskazuje, w jakim kierunku powinieneś iść w swoim życiu. Jest zbyt często duszony ego-bullshitem. A co do tego wszystkiego ma na przykład empatia i wchodzenie w stan flow? Flow to jest całkowity przepływ. To jest kiedy nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych blokad. Żadnych blokad w energii. Żadnych blokad w przekonaniach. Żadnych blokad mentalnych, emocjonalnych. Całkowite flow. Taka Bezwarunkowość. Popatrz, jak bardzo potrzebny jest otwarty umysł na flow, na całkowity przepływ. Na to, aby być otwartym, spontanicznym, autentycznym, ale również na to, aby podjąć jakąś decyzję, podjąć jakieś działanie, wyznaczyć cel, ukierunkować swoje życie, mieć wizję. Tak oczywiście zobacz, że to są takie sprzeczności, ale otwarty umysł jest na tyle otwarty, że potrafi Właśnie, nie przywiązywać się do niczego szczególnie. Pozwala na wszystko, ale bez przywiązania. Podobnie jest z kreatywnością. Kreatywność albo tworzenie jakiegoś projektu. Kiedy nie oceniając nic, otworzysz swój umysł na wszystkie możliwości i pozwolisz temu streamowi, tak, myśli, insightów wewnętrznych, takich intuicyjnych pomysłów, tak bezwarunkowo wyjść, tak wyrzygać się na blat Ble! I potem być w stanie takiego skupienia i wybrać opcje, które są najważniejsze. Bez otwartego umysłu, to jest niemożliwe. Ja mówię, radykalny, otwarty umysł na wszystkie możliwości, na to, żeby otworzyć go i dać wystrzał tej kreatywności, ale również zachować jego otwartość i być w stanie ukierunkować swoje działanie. To jest bardzo paradoksalne. Wcześniej robiłem film na temat poznania typu D i poznania typu B. To były dosyć ciekawe koncepcje. Może niekoniecznie... No jako koncepcja ciekawe koncepcje, tak? Ale w bezpośrednim doświadczeniu... Wow. Miazga. Przede wszystkim pod względem tego, że... Mm, <słysk> największą spójność w swoim życiu i największe flow doświadczasz, kiedy obydwie percepcje zatracają się w sobie. Ja tam powiedziałem, żeby przychodzić bardziej na... Kon percepcje typu B, tak? Percepcję typu being. Bo jak już się pozna swoją własną esencję i wyżygasz cały bullshit i oczyścisz się z całego syfu, to będzie to dla Ciebie najpiękniejsze przeżycie w Twoim życiu. Ja wtedy powiedziałem, żeby przechodzić na tą D, bo w, na tą B, percepcję typu B, bo... Sądzę, że ludzie mają za małe doświadczenie w percepcji typu B. Za mało są obycie z samym sobą. Za dużo robią, tak? Za dużo chaosu, za dużo mentalnego syfu. Ale prawdziwe flow w życiu to jest kiedy te percepcje się po prostu połączą. Kiedy jesteś otwarty całkowicie w tu i teraz... Pozwalasz na intuicję, na intelekt, na zrozumienie. Na wewnętrzny insight. Nie uciekasz od swoich uczuć. Nie wypierasz z siebie niczego. Podobnie ze społecznym niepokojem, tak? Co inni sobie o mnie powiedzą? No i teraz wyobraź sobie taką możliwość. Mam otwarty umysł na wszystkie możliwości. Na wszystko absolutnie wszystko. I ktoś przychodzi z palcem i zaczyna mi dźgać, krytykować. Jesteś taki, sraki, niewystarczająco dobry, bla, 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 bla. No ale ty masz tak otwarcie, rady, tak, o, tak radykalnie otwarty umysł, że widzisz w sobie wszystkie możliwości, że gdy ktoś ci coś wytyka, to jesteś w stanie to potwierdzić. Tak, masz rację, masz rację, masz rację, ale widzisz w tym otwartym umyśle przeciwieństwo od razu. Gdy ktoś ci mówi, jesteś brzydki, widzisz w sobie piękno. Gdy ktoś ci mówi, jesteś piękny, widzisz w sobie brzydotę. Gdy ktoś ci mówi, jesteś głupi, widzisz w sobie mądrość. Gdy ktoś ci mówi, jesteś mądry, widzisz w sobie głupotę. Wszystko po to, aby zanihilować każde przekonanie i zachować czysto, otwarcie, radykalny umysł. Aby nie przywiązywać się do niczego. Rozumiesz. Często powtarzam, Jestem zawsze na początku drogi. Ja osobiście zawsze jestem na początku drogi. Nie potrzebuję popaść w egotyzm, narcyzm. Już w swoim życiu doświadczyłem bardzo dużo. Ale zawsze jestem na początku drogi. Zawsze. I do końca mojego życia zawsze będę na początku drogi. Bo zawsze chcę mieć ten otwarty umysł na nowe możliwości. Zawsze chcę, aby ten przepływ był spójny. I poprzez zawsze chcę, zawsze chcę, nie mam na myśli tego poprzez przekonanie. Mówię w tej chwili z czystej świadomości. Nie jako Damian, jako ja. Robiłem też często filmy na temat poczucia kontroli i czy wolna wola istnieje. W swoim życiu, w momencie, kiedy zrozumiałem, że nie ma na co on kontroli, i w końcu, bezwarunkowo mogłem się poddać do tego, co jest. O kurwa. wow, w końcu mogłem po prostu przestać. Szukać rozwiązań, szukać, szukać technik, szukać strategii. Tego, tamtego, sramtego. A ja chcę, żebyś miał taki otwarty umysł, że poczucie kontroli i wolna wola nie istnieje, dlatego istnieje. Tylko i wyłącznie świadoma uważność jest w stanie podjąć wybór. Świadomość jest w stanie dokonać wyboru. Ty jako oddzielny ty, jako separacja, jako identyfikacja z ja, jako osobowość zbudowana z myśli nie masz na całą kompletnie kontroli. Tylko i wyłącznie świadomość jest w stanie dokonać wyboru. I do tego, i to wymaga właśnie radykalnie otwartego umysłu, do tego, aby nie przywiązywać się do starych nawyków i starych przekonań. Jeżeli chcesz zmienić w swoim życiu, jeżeli chcesz zmienić w ogóle swoje życie, to bez otwartego umysłu nie masz w ogóle wyboru. Bo będzie tobą kierował lęk. Będzie kierował tobą lęk. Lecz przede wszystkim przywiązanie do czegoś. Przywiązanie zawsze równa się cierpienie. Cierpienie wynika z ignorancji, z przywiązania. Z ignorancji, czyli z przywiązania do czegoś, do jednego wyobrażenia, do jednej konkretnej wiedzy, do jednego konkretnego przekonania, do jednego sposobu myślenia, z utożsamieniem się do jakiejś religii, narodowości, struktury, A co ma na przykład do tego wszystkiego świat zewnętrzny i świat wewnętrzny? A jeżeli jesteś w stanie zachować otwarty umysł i otwarty kanał, to chciałbym, abyś otworzył się jeszcze bardziej na taką możliwość, że świat zewnętrzny jest tym samym, co świat wewnętrzny. Nie poprzez pryzmat, tak jak Schopenhauer to powiedział, tak, że e, świat to jest tylko moje wyobrażenie, ale przez właśnie bez pryzmatu. Że w bezpośrednim doświadczeniu tu i teraz świat zewnętrzny jest ten sam co świat wewnętrzny. Ale jeżeli zaczniesz wchodzić na pryzmat postrzegania rzeczywistości przez jakiś system wierzeń, system wartości, system iluzji, no to wtedy twój świat zewnętrzny jest chaosem i twój świat wewnętrzny również jest chaosem. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, tak? Wróćmy do psychologii. Podświadomość, świadomość i nadświadomość. W bezpośrednim doświadczeniu, jeżeli bardzo dobrze zaczniesz się przyglądać rzeczywistości i zaczniesz ją poznawać przez swoje zmysły, możesz zaobserwować jeden zajebiście istotny fakt. Fakt, mam na myśli w bezpośrednim doświadczeniu. Nie chcę ci dawać kolejnych przekonań. Doświadcz tego, że podświadomość i nadświadomość to jest to samo. Bo w momencie, gdy w grę wchodzi świadomość, to ona oddziela podświadomość od nadświadomości. Koniec. Jeżeli świadomy umysł jest cichy tu i teraz, to masz dostęp do prawdy. Do prawdy. Wróćmy na przykład do systemu czakr kundalini, tak? Wszystkie czakry, super, otwarty, czakra, korony, aż płonie, nirwana, trzecie oko, totalne zrozumienie, serca, akceptacja, stuprocentowa pewność siebie, ugruntowienie w chwili obecnej płonę. No ale jeżeli przywiąże się do systemu czakr jako wyobrażenia, no to jestem zgubiony. Bo to jest pole do popisu, aby zamknąć się w pseudoduchowości. Na tym tylko i wyłącznie jednym kanale? A co z innymi obszarami życia? Coś zawsze będzie świadome tego. Samo Kundalini jest tylko i wyłącznie doświadczeniem. Obudzenie Kundalini jest bardzo potężne. Ale zawsze jest świadomość. Zawsze jest świadomość. Świadomość była przed tym. Radykalnie otwarty umysł. Na temat Kundalini ja i tak zrobię film, ale już teraz chcę, abyś miał otwarty umysł. Bo w tym również można się zagubić. I to bardzo mocno. Bardzo. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, bardzo mocno można się w tym pogubić. Sam osobiście od dziecka, właśnie, mając taką ilość, właśnie, doświadczeń, tak, wiedzy, zrozumiałem, że otwarty umysł jest rozwiązaniem na wszystko w moim życiu. I. Przede wszystkim on sam sobie pozwolił mi na te takie widzenie szerokokątne, całej perspektywy, doświadczenia życia przez wszystkie percepcje. Oczywiście tak musiałem pracować nad sobą, tak medytowałem, tak oczyszczałem się z całego gówna. Od czasu do czasu nadal wyjdzie za mnie jakaś emocja, ale jest to bardzo rzadko. Tak, jak wcześniej powiedziałem, zawsze jestem na początku drogi. Moim celem nie jest Cię do czegoś przekonać, namówić. Też lubię sobie pogadać do kamery i być autentycznym. Samoaktualizującym się, prawdziwym. Jeżeli weźmiesz samego siebie i porównasz siebie do naczynia, Wyobraź sobie, że jesteś kubkiem. I teraz cały ten kubek jest po brzegi. Napełniony płynem. I teraz w momencie, gdy zaczniesz dolewać do niego więcej płynu, on aż będzie żygał tym płynem, bo tam już się nic nie pomieści. I to jest właśnie. Zamknięty umysł. Lecz w momencie, gdy wypijesz całą wodę do samego spodu, oczyścisz cały kubek, to na samym dole będziesz ciągnął szlam. To, co jest najważniejsze w otwartym umyśle, to pozwolić na całkowity przepływ płynu w tym naczyniu. Tak, aby nie było go cały czas za dużo, ale żebyś nie ciągnął szlamu. Tak? Takie wiaderko sobie wyobraź. I we wiaderku jest woda, u góry jest płyn, tak? Płyn po brzegi. Jak wypijasz cały płyn, na dole jest szlam, gnój, bullshit. by nie zależy na tym, aby mieć całe wiaderko, ale to by też nie zależy na tym, żeby opróżnić wiaderko ze wszystkiego i ciągnąć szlam z dołu. Samouświadomienie wiaderka, czyli pozwolenie na całkowity przepływ płynu w wiaderku, to jest to, czym jest bezpośrednie doświadczenie. To jest to, czym jest życie. Płynne życie, życie z flow. Tak jak już wcześniej powiedziałem, to też w moim życiu nie jest tak, nie było tak od razu. Tak. Ja miałem więcej. Wiem, doświadczenia, czy tam nawet samadhi, czy nirwany. Więcej doświadczeń niż wiedzy na ten temat, tak? Dopiero teraz postanowiłem dosyć sporo pochłonąć na ten temat wiedzy. Lecz przede wszystkim, otwartość umysłu nie pozwala na przywiązanie się do tej wiedzy. Na możliwość rozmowy z każdym człowiekiem. na bezwarunkową miłość, akceptacja. Jak ktoś mi pyta: "No to jak to, przecież jak się będę akceptował, to jak ja mam nad sobą pracować?" No to wyobraź sobie, że otwarty umysł jest akceptacją. Że świadomość jest akceptacją. Ja nie mam na myśli akceptacji przez intelektualną masturbację, poprzez przekonanka, poprzez bierność, bezczynność. Tu i teraz. Jak się ze sobą czujesz? Co widzisz? Kim jesteś? Czy to pytanie samo w sobie nie, nie jest już tak majestatycznie przyciągające, że wystarcza na zrozumienie wszystkiego? Pamiętam, jak tworzyłem kurs. Miałem w sobie takie uczucie, z jednej strony, że powinienem go zrobić, ale z drugiej strony, że nie powinienem go robić. I ja pozwoliłem sobie na to, na to takie, może nie tyle z nie było z ale to takie właśnie połączenie dwóch stron przekonań powinienem, nie powinienem. I w momencie, gdy one się zderzyły, powstała pustka. I z tej pustki powstał właśnie ten kurs. Bo gdybym stwierdził, że powinienem go zrobić, to sądzę, że nigdy bym go nie zrobił. Ale z drugiej strony, jeżeli powiedziałbym sobie, że nie powinienem go zrobić, to też nigdy bym go nie zrobił. Bo albo bym za mocno nacisnął pedał gazu, albo bym wcisnął hamulec. A ja puściłem zarówno gaz i hamulec i on powstał. Tak oczywiście musiałem go jakoś zakomunikować. Tak tak jak wcześniej powiedziałem, to jest intelektualna masturbacja. Ja mówię to jako przykład, Boże, żebyś ty nie brał tego jako reklamy, tak? O Jezu, też tak powiedziałem w tej chwili. Nie chodzi mi o reklamę kursu, to jest dla mnie po prostu taki przykład otwartości umysłu. <laughs> taki po prostu przykład. Bo ten kurs nie jest nikomu do życia potrzebny, Nawet nie musisz go kupować, nie. Jeżeli będziesz tu i teraz, koniec, Wystarczy. starszy, już ci więcej nic nie potrzeba. Dosłownie. Pamiętaj o tym, aby nie przywiązywać się do żadnej dogmy. Pamiętaj, aby uświadamiać sobie własne osądy, projekcje i wyobrażenia. Wyobrażenia na temat życia, rzeczywistości innych ludzi. Nie trzymaj się tych wyobrażeń. Chcesz w życiu nie czuć lęku? Nie przywiązuj się do żadnego wyobrażenia. Chcesz poczuć flow, nie przywiązuj się. Oczywiście jest to radykalny shift w świadomości. Bo, żeby mieć otwarty umysł, musisz zrozumieć siebie. Bo na tyle, na ile jesteś w stanie zrozumieć siebie, na tyle jesteś w stanie zrozumieć świat rzeczywisty. Bo jeżeli w. Na całej płaszczyźnie globalnej rozwoju świadomości, tak, jako przebudzenia ludzkości, jesteś osobą, która jest oddzielona, tak, odseparowana, ale na wyższym poziomie jesteś nieskończonością. No to to wymaga radykalnie otwartego umysłu. Radykalnie. Przede wszystkim, żeby z tym pozostać. Ja, mam na imię Damian. Dla projektu Find Yourself. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę, udostępnij, subskrybuj, komentuj, napisz zajebiście pozytywny komentarz. Otwórz swój umysł i napisz ten komentarz. Po prostu kliknij na dole, w Formularz. Bądź świadomy pisania. I pozwól, żeby było napisane to, co będzie pisane. I daj Enter. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo.